Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. No najważniejsze, że dzisiaj wygraliśmy, bo przyjechał zespół, który gra w piłkę. Pogonia zasługuje na to miejsce, na którym jest, ponieważ jest to zespół bardzo doświadczony, grający dobrze piłką, no i to było widać. My wykorzystaliśmy od razu pierwszą sytuację na początku meczu, to też na pewno ułatwiło nam grę. Troszeczkę się później lekko cofnęliśmy i prowadziliśmy, jeśli chodzi o kontry. I najważniejsze dzisiaj była skuteczność, no tak. Przełamał się Arek Piech, więc to dobry prognostyk przed kolejnymi meczami. No ale tak jak mówię, no jeszcze trzeba i tak dużo trenować, ponieważ te wyjazdy no nie idą nam. No i teraz jedziemy do Kielc na ciężki teren, pokazać się z jak najlepszej strony i wygrać to spotkanie przed przerwą na kadrę. Był mocny, fajnie, że dzisiaj była akcja dzieci na stadionie. Było ich sporo, było słychać, czuliśmy ich wsparcie. Tak samo jak nasz młyn, no było fajnie, o tak, najważniejsze, tak jak mówię, że u siebie znów będziemy próbować stworzyć twierdzę Wrocław, bo musimy, o tak, chcemy wygrywać u siebie i punktować na wyjeździe. Po tych dwóch meczach powiedzieliśmy sobie, co było złe. Czasami takie mecze się zdarzają, jak w Płocku, ale nie ma co się załamywać, dalej trzeba trenować, ponieważ uważam, że mamy zespół na pierwszą ósemkę. Ale najważniejsze teraz pokora, praca, no i pielęgnować to, co robimy, tak, że staramy się grać piłką, ale tak jak mówię, no jeszcze sporo roboty, ale dzisiaj pokazaliśmy charakter od początku do końca. Robert Pich zagrał bardzo dobry mecz na tej prawej obronie, pierwszy raz w życiu, no i to widać, że jeden drugiemu pomagał, tak, Robert nie czuł się samotny tam, więc dzisiaj zagraliśmy też na zero z tyłu, wreszcie można powiedzieć, drugi raz w sezonie. Mam nadzieję, że w kolejnym meczu też tak będzie i oby tak dalej.